Cześć, z tej strony Michał Pelt. Dzisiaj naszym gościem będą orzeszki makadamia. Porozmawiamy sobie o tym, jak takie orzeszki wybrać, jak rozpoznać świeże. Ja niestety za pierwszym razem trafiłem na zjełczałe orzechy makadamia. Myślałem, że takie po prostu mają być i stwierdziłem, że orzeszki makadamia mi nie smakują. Jak się okazało, potem są całkiem smaczne. Trzeba tylko trafić świeże. Już Wam wszystko tłumaczę. Orzeszki makadamia to prawdopodobnie najbardziej tłuste orzechy. W 75% składają się z tłuszczu. Dlatego mają potencjalnie największą możliwość jełczenia, predyspozycję do tego, ponieważ tego tłuszczu jest tutaj naprawdę sporo. Dlaczego warto wybierać całe orzeszki? Całe orzeszki to moim zdaniem jest najlepszy sposób na przedłużenie trwałości tego smacznego produktu. Jeżeli popatrzymy pod takim matematycznym, z matematycznego punktu widzenia takiego orzeszka, to on może jełczeć tylko tam, gdzie ma kontakt z powietrzem, czyli dookoła. Jeżeli mamy już do czynienia z połówką tego samego orzeszka, on może jełczeć w tych samych miejscach, plus jeszcze tutaj od środka. Jeżeli taki orzeszek jest pęknięty już na ćwiartki, to ta powierzchnia jest znacznie, znacznie większa. Dlatego połówki i małe fragmenty orzechów jełczeją dużo, dużo szybciej niż taki cały, taki sam orzeszek w całości. Dlatego właśnie warto wybierać orzechy klasy pierwszej i klasy zerowej. To są orzechy klasy pierwszej. Klasa pierwsza charakteryzuje się tym, że w 95% są to całe orzeszki. Klasa zerowa jest to 98%. Jedna i druga klasa jest jak najbardziej w porządku. To jest bardzo dobry wybór. Te orzeszki długo, dłużej zachowują świeżość. Także jest dużo większa szansa, że traficie na orzechy świeże. Świeże orzechy rozpoznacie po tym, że mają taki blado-biały, jednolity kolor. Z czasem pojawiają się takie czarne, ciemniejsze, tłuste plamki, które sukcesywnie się powiększają i w końcu cały orzeszek jest taki tłusty, aż mokry. Ja właśnie na takie orzechy trafiłem za pierwszym razem i pomyślałem, że tak mają smakować, mi nie smakowały i pomyślałem, że makadamia jednak nie jest dla mnie. Jak się okazuje, świeże orzeszki są naprawdę bardzo smaczne. Najpopularniejsze na polskim rynku i europejskim prawdopodobnie też są orzechy klasy czwartej. Klasa czwarta jest to analogicznie zamiast całych, wszędzie są połówki i parę procent właśnie takich mniejszych fragmentów. One psują się dużo szybciej, są troszeczkę tańsze, ale już tłumaczę dlaczego, skąd to się bierze. Żeby orzech makadamia tak wygląda świeży w skorupce, nie wiem czy go widać. I taki orzeszek ma naprawdę twardą skorupę, żeby go rozłupać, nie uszkadzając orzeszka w środku, mamy tylko jedno wyjście. On ma tutaj taką kropkę. W tą kropkę należy się wiercić dziadkiem do orzechów. Ja niestety nie mam takiego w domu, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. I wtedy rozłupiemy skorupkę, nie uszkadzając orzeszka. To jedyny sposób robić to ręcznie. Dlatego ręcznie łuskane orzechy, dokładnie każdy jeden wkręca się w środek tą śrubkę i rozłupuje, wtedy nie uszkadzamy orzeszka. To jest jedyny sposób, to jest troszeczkę droższe rozwiązanie niż robiąc to maszynowo. Dlatego takie orzeszki są też troszeczkę droższe. Jednak pamiętam, to jest jedyny sposób, żeby zachować trwałość na dłużej. Na temat orzeszków chyba na dzisiaj wystarczy. Jeżeli filmik Wam się podobał, dajcie proszę łapkę w górę. Będę nagrywać dalej, a jeżeli chcecie być na bieżąco, pamiętajcie, aby subskrybować mój kanał. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dzięki, że oglądaliście. Cześć.